Witam was wszystkich serdecznie w następnym odcinku z serii Szybcy i Wściekli. Znowu kilka meczyków, tym razem 10 tiery. Tym razem pokazujemy kilka meczyków, gdzie 10 tiery robią szybkie meczyki. Na początku zaczynamy od T57 Heavy. Jak wiadomo, jest to ulubiony czołg przez wszystkich czołgistów. Ma on wspaniały magazynek, który co 20, prawie 3 sekundy przeładowuje 4 naboje, 400 penetracji i prawie 260 penetracji i prawie 400 uszkodzeń. I pierwszy kill kolegi Arti0002. Mapa Wichura. Oczywiście początek meczu dla Artiego nie wydawał się nic specjalny. W zasadzie, jak widzicie, 1300 obrażeń i jeden kill. No i zauważył, powiększę sobie minimapę, że jest tam na AB5, jest pełno medów, czołgów, TD-ków, wszystkiego. Team przegrywa 2-6, więc postanowił z przeładowanym magazynkiem jechać właśnie w te rejony. I zaraz zobaczycie, co się wydarzy. Przeładowany magazynek. Jedzie sam, jest w tej chwili w tym miejscu sam. I nagle już 2-8 przegrywa team. Pierwszy, 10 metr. Trzecia peska. Już szybko przeładowuje pakiet, wiedząc, że zaraz może mieć na klacie więcej czołgów. Tam aż, jak widać, on jest sam w tym miejscu, a tam jest chyba z 6 czołgów. A więc przeładowuje pakiecik. Dobrze, że ten pakiet w czołgu T57 szybko się przeładowuje. I teraz tak, z dwóch stron, 3 medy, 20 tieru, jeden zniszczony, drugi zniszczony, obracamy się, trzeci, nieprzebity i czwartka peska, zniszczony. Jeden pakiet, 3 kile, więc wściekła akcja, 3 medów na T57, popełnili błąd, T57 bez użycia golda zniszczył wszystkie te 3 medy. Przeładowuje następny pakiet, 8 sekund do końca przeładowania. Wjeżdża na górkę i zaczyna się następna akcja. Już zauważył czołgi i IS-6, myk, następny czołg, myk, następny czołg, myk i następny czołg, myk. We didn't penetrate. Tutaj akurat ta ostatnia pestka troszeczkę była zbyt szalona i wściekła, ale następny pakiet przeładujemy i teraz zobaczycie, że to już będzie ostateczne starcie. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i T-44, który jeszcze w tej chwili myślał, że jest niezły, już tym niezłym nie jest. I jeszcze jedna peska została, koledze, nie przeładowuje pakietu, wiedząc, że tam T28 gdzieś się skrywa, zauważa go i niszczy. Tak jest. I w ten oto sposób ze stosunku 2-8 zrobiło się 14-9, a w zasadzie już za chwilę 15-9. Wszyscy tutaj very nice, good job, T57 zaznaczył, tak jest, this is good job, 8 killi w ciągu bodajże 2 minut, to tylko potrafi T57. Przechodzimy do następnych dziesiątek. I następny wściekły meczyk, tym razem jesteśmy na mapie Autostrada, następny 10 tier, czyli E50M, 10 tier niemiecki, niedoceniany, ale trzeba zauważyć, że ten czołg, przynajmniej moim zdaniem, to jest chyba jedyny met, który potrafi przykontować, potrafi kontować w bitwę z innymi dziesiątkami i za chwilę to zobaczymy. Czyli tak, postanowili koledzy, jest to w ogóle, przypomnę, Wilson 91 z klanu SD, Pluton SD, wjechali na atak medów, jak widać 5 medów atakuje ten nasz Pluton. I teraz zobaczymy, co się stanie. Kolega Wilson zdecydował jednak nie ryzykować i kontować za budynkiem. Przeładowanie 8 sekund naboju, który ma bardzo dobrą penetrację 270 oraz uszkodzenia 390. Bardzo ładna, celna lufka.
Jak widać, zdecydowanie kontuje wszystkie strzały tych medów atakujących. Oczywiście kolega z klanu pomaga w atakach. I za chwilę zobaczymy, co się stanie. Na razie 0-0, nikt nie zginął. Przyjmuje niesamowite ciosy na swój pancerz niemieckiego czołgu E-50M, który w przeciwieństwie do drugiego meda niemieckiego, czyli Leoparda, jest twardzielem, bo Leopard to wiadomo, no wszystko w niego wchodzi. Prawdopodobnie Light Traktor by go przebił. Taki ma pancerz, chociaż może teraz przesadziłem. Zaczyna się delikatna pokazywać przewaga teamu. Już jest 2-0. I widzieliście na początku, że tam była akcja bodajże 6 czołgów na 3 czołgi. W tej chwili już powoli widzicie błąd E-50 popełnia, wyjeżdżając w zasadzie bokiem. A jak patrzy się na ułożenie kolegi Wilsona, on cały czas przyjmuje pozycję skontowaną i naprawdę wszystkie wyniki tych trzech meczy 10 wściekłych tierów będą w opisie. Zobaczcie sobie, ile on przyjął na klatę. Med 10 tieru, który przyjął na klatę jak Maus po prostu. Nie pamiętam dokładnie, ale w okolicach 6000 przyjął na klatę. 9-0 wytrzymał, już zrobił 3300 obrażeń i teraz jadą do przodu. Oczywiście zostało mu tylko 575 HP, więc już niedużo. Już wypuścił na początek swojego kolegę w T-62A, a on sam już z tyłu będzie kończył żywot resztę przeciwnej drużyny. Już wydawało się, że będzie to 15-0. No niestety coś tam się wydarzy, że jednak ktoś tam zginie. Zginął czołg IS-7. Nie! Auschwitz-Panzer zginął. Czołg, którego nazwy nie potrafię i nie będę nigdy potrafił wymówić. Jak widać, został IS-7, który wygląda na najbardziej wykokszonego z drużyny przeciwnej, ale ten mecz już tak dobiega końca. I ostatni, sam IS-7 został, już końcówka meczu, ostatnie strzały. Jeżeli jesteście zainteresowani wynikiem, zerknijcie w opisie będzie i idziemy do następnego meczyku. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. I jesteśmy już na koniec, pokazujemy wściekły mecz Plutona 3 ISów 7. Czemu zaśpiewałem tą dziwną piosenkę? Ponieważ kieruję czołgiem IS-7 Chuck and Berry. A coś mi się kojarzy w mojej dziwnej głowie, że właśnie kiedyś była taka bajka o takim psie Chuck and Berry, czy Chuck and Berry, i on śpiewał właśnie do swojej ulubionej Clementine, oh my darling, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jesteśmy na Prochorowce, jest to bitwa spotkaniowa. Jak wiadomo, na Prochorowce, na spotkaniówce warto wjeżdżać właśnie na tego hilla. Powiększę sobie mapkę. Ten hill na linii 0, 0 EF i tam wjeżdżają dosyć szybkie czołgi. IS-7 jest szybkim czołgiem. I teraz tak, zaraz zobaczymy, co robi atak Plutonu 3 IS-7, niedocenianych, ale moim zdaniem najładniejszych czołgów w grze. IS-7 wygląda jak UFO, ma po prostu obłe kształty, teraz wam pokażę. Wygląda naprawdę cudownie, ma jakiś karabin Browning na wieży, jest piękny. Tylko że niestety trochę ta lufa, 250 penetracji na 10 tierze. No niestety w tej grze jest tak, że czołgi mediumy 10 tieru mają lepsze lufki niż heavy tanki 10 tieru. Oczywiście najlepsze mają tank destroyery. Dobra, więc wściekły atak IS-7. Wszystkie 3 IS-7 wjechały na hila i zobaczmy, co się wydarzy. Oczywiście wrogów tu nie mają zbyt trudnych, IS-3, IS-7, przepraszam, IS zwykły,
Tam mamy MX-120, brną do przodu, na razie wszyscy mają full HP, ale cóż to, wyjechało WF, czołg, który potrafi z hita ściągnąć nawet Mausa, jeżeli go podpali, ale na szczęście jeden z ISU-7 przyjął na klatę jeden cios, sporo mu ten WF wziął, ale reszta, wiedząc, że WF przeładowuje w 25 sekund, rusza na tą zgraję czołgów i niszczy. Jak widać, jest tam 5 czołgów. Zobaczymy, co z tymi 5 czołgami zaraz się stanie. 6 czołgów. Jeden zniszczony, drugi zniszczony. Zostały jeszcze 3 czołgi. Nie tylko strzelają, ale też taranują, żeby jak najszybciej je zniszczyć. Pyk. Nie zatrzymują się. 7-1. Ostry, szybki atak ISU-7. ISY-7 mają magiczny pancerz. Tak naprawdę w takim szybkim tempie, jeżeli nie są, nie pokazują swojego boku ani tyłu, oczywiście są dobrze skontowani, naprawdę trudno je przebić. Tutaj w pośpiechu kolega Chuck and Berry wbił w M103 i jadą dalej. 37. Tutaj styl, nie wiem, czy nie zauważyliście, wściekły był Chuck and Berry tak bardzo, że non-stop ruszał scrollem w przód i w tył. Widać, że wściekłość w tym meczu jest niesamowita. Minęły niecałe 4 minuty meczu, już jest 11-3, ale teraz oczywiście wyjeżdżają bez żadnego zastanowienia. IS-4 dla nich nie jest żadnym przeciwnikiem i niszczą, taranują, nie przebijają, ale nie martwią się tym, jadą dalej. Tam Tank Destroyer przeciwnej drużyny z drugiej strony atakuje też czołgi, ale oni się tym nie przejmują i zaraz skończą cały mecz. Na razie Pluton zniszczył 6 czołgów, ale oczywiście jest szansa jeszcze na medal. Jeszcze Knight musiał 2 kile zniszczyć, chyba mu się to jednak nie uda. Bo tylko jeden czołg niestety został, ale jest jeszcze szansa. Może ostatnim strzałem uda się koledze z Plutonu zniszczyć tego ostatniego wrogiego czołga. Patrzmy się, czy się mu uda. No, zobaczymy. No niestety nie zdobyli medalu Braterstwo Broni, ale mecz był wściekły, szybki i na tym kończymy dzisiejszy odcinek Szybkich Wściekłych. 10 tiery pokazały, że naprawdę potrafią puszować dobrze, szczególnie Pluton ISU-7 bardzo mi się podobał, więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się, linki z opisów meczy, znaczy linki do meczy są w opisie, można zobaczyć dokładnie, ile wykonali w tym meczu wszyscy trzej bohaterowie. Trzymajcie się, na razie.